Dzień dobry, Barbara Szeligowska, witam w programie Gości Dnia Telewizji Wałbrzych. Dzisiaj gościmy Macieja Podstawnego, dyrektora artystycznego Teatru Dramatycznego w Wałbrzychu. Witam pana, panie Dzień dyrektorze, dobry. szanowny. I cóż, myślę, że nadeszła pora na podsumowanie sezonu, bo już jest koniec sezonu, tego, który No. akurat mija. I pamiętam, no było dużo, jak to w teatrze dramatycznym było, sporo dramatycznych wydarzeń. Może zacznijmy od premier. Jakie premiery pana zdaniem dają satysfakcję teatrowi? Może wszystkie? No, na pewno nie jest tak, że no, mówi mnie pani na oceny Na i oceny. wyróżnienia, i No, na świadectwo. to miałam takie złudzenie przez moment. Ale to, prawdę mówiąc, ze szczerego przekonania, że żaden czas nie był stracony. To znaczy jest tak, że premiery były bardzo różnorodne. Było ich dość sporo, jak na naszą sytuację. Nad ludzkim wysiłkiem naszych artystów, zespołu, udało się wyprodukować tych premier aż sześć, bo jedna przed nami, sezon Czyli tak jeszcze będzie prawie się zaliczona do kończy. tego sezonu. Tak, premiera plenerowa jeszcze przed nami. Ale dodatkowo przenieśliśmy na dużą scenę dwa spektakle z zeszłego sezonu, czyli spektakl Dormanowski, Tutaj jest wszystko. No to jest jedno z naszych ukochanych dzieci. Tak, to jest ten z wygranego konkursu i bardzo cieszący się dużą popularnością. Tak, pierwszy praktycznie w historii Teatru Szaniawskiego spektakl dla młodych widzów. Już wkrótce zresztą zaprosimy na drugi. A co dla mnie było ważne? No na pewno spektaklem, który jakoś bardzo, bardzo wydaje mi się, że jest wizytówką tego, co w naszym teatrze jest cenne i jakby czym skutkuje takie zadanie dramaturgiczne, które my jako dyrektorzy z Danutą i jako kuratorzy tego projektu, który nazywa się Sezon, to spektaklem, który najbardziej, że tak powiem, obrazuje możliwości tego myślenia wałbrzyskiego, jest chyba Pina. Mam takie wrażenie, że Gdyby Pina nie paliła, to to by by żyła żyła. Cezarego Tomaszewskiego. To jest właśnie spektakl, który pokazuje, jak można robić sztukę bardzo mądrą, bardzo zaangażowaną, poszukiwać nowych środków wyrazu, łączyć sztuki, ale jednocześnie pozostać komunikatywnym, pozostać atrakcyjnym, czyli można powiedzieć, i że... rozbawić publiczność też, bo pamiętam, i że zabawnym, tak, i zabawnym. Były śmiechy. To znaczy jest coś takiego, że chcemy robić teatr demokratyczny, chcemy robić teatr, który się w cudzysłowie nazywa popularnym, chociaż to bardzo dziwnie brzmi. Bo tak widzimy swoją misję, ale też porusza ważne ale, wątki. Tak, ale po nie prostu. Chcemy, żeby ten teatr zgłupiał. No i mam wrażenie, że w tym sezonie się to udało. To znaczy, że jest tak, że mamy zarówno wielką literaturę, taką jak Moby Dick, która mam wrażenie jakby wypowiada się na temat rzeczywistości dzisiejszej. I dodam, że w pana reżyserii, bo pan pewnie skromnie o tym nie wspomniał. Skromnie o tym nie wspomnę. Ale mamy też Raj Tutorial, czyli spektakl totalnie wrażeniowy, spektakl ruchu, spektakl bardzo osobisty. Taki oniryczny i baśniowy, tak, kolorowy. Tak, jest Pina. Ostatnio w koprodukcji z Teatrem Kaliskim, z dyrektorkami Weroniką Szczewińską i Olgą Grudzińską. Też o prowokacyjnym tytule. O prowokacyjnym może tak. Kokaina i sprawiedliwość dla wszystkich, chociaż ja powtarzam, za reżyserem spektaklu, że bardziej prowokacyjna jest ta sprawiedliwość w tym tytule. Znaczy, że poruszyliście rzeczywiście bardzo, bardzo trudny i taki właściwie dylemat nie do rozwiązania, przydałby nie się do tutaj miecz rozwiązania, Damoklesa. Ale można powiedzieć, warto, żeby o nim nie zapominać, bo jest dużo problemów trzeba nie do rozwiązania, trzeba czasem pozornie. Ukłuć publiczność, żeby, no, mnie żeby się się oczywiście zaczęła wydaje, zastanawiać. Że my sobie tak celem uspokojenia sumienia wmawiamy, że to są problemy nie do rozwiązania, ewentualnie wmawia się nam. To znaczy jest rzeczywiście coś takiego, że to są bardzo trudne rzeczy, trudne wybory, ale gdzieś musimy zacząć tą odpowiedzialność brać. Spektakl Kokaina jest oczywiście fair trade, mówię widzom, którzy jeszcze nie byli na naszej najnowszej premierze. O fair trade, o uczciwym handlu, o tej sieci powiązań między nami tutaj w Europie, konsumentami, nie wiem, koszulek, zabawek, a bananów, a tymi producentami producentami w drugiej dla których części ta świata, praca. tej biedniejszej,
i tej mniej szczęśliwej, w tej południowej części świata, gdzie ta praca jest często absolutnie, znaczy opiera się na absolutnym wyzysku, niesprawiedliwości, wręcz ma jakieś absolutne zabarwienie kryminalne. I wydaje się, że o tym musimy myśleć, że my nie żyjemy w próżni, że jakby nasza chata z kraja to jest jedno z najbrzydszych polskich porzekadeł. No niestety, ale jest ono i jest, że tak powiem, tak, w użyciu. Ale staramy się, że tak powiem, rozszerzyć tę odpowiedzialność i tą chatę z kraja gdzieś zniwelować. Troszeczkę odsunąć z tego tak, kraja. Tak, jakiegoś wspólnego patrzenia wzajemnie na siebie. W skali, mam wrażenie, globalnej, co się świetnie robi z Wałbrzycha. Panie dyrektorze, pan co prawda jest szefem Teatru do Spraw Artystycznych, ale muszę też zapytać o te ekonomiczne sprawy, bo gdzieś tak jakiś czas temu zaprosiliście dziennikarzy i zaprezentowaliście list otwarty, a dotyczył on projektów, na które odmówiono teatrowi dofinansowania. Tak, jak wybrnęliście z tego problemu? Bo zdaje się, że to odrobinkę się coś tam poprawiło, ale pewnie do ideału daleko. Do ideału jest bardzo daleko. To jest coś takiego, że to nie jest oczywiście problem tego roku, problem finansowania kultury i w ogóle problem tego, jak decydenci widzą miejsce kultury i zadania kultury. Oczywiście notorycznie następuje mylenie takiej funkcji rozrywkowej z funkcją kulturalną. Że niestety jest tak, że rozrywka to nie jest kultura. I to są dwa różne zadania. Znaczy teatry jako instytucje publiczne, wydające publiczne pieniądze, zobligowane są na podstawie wszelkich dokumentów, ale też takiego zdrowego rozsądku i w ogóle powiedziałbym jakiejś takiej filozofii kraju demokratycznego, zobligowane są do tego, żeby krzewić kulturę, żeby edukować, żeby rozmawiać, żeby budować wokół pewnych tematów sieć porozumienia z widzami, między z twórcami. Sprawy takie fundamentalne, nie żeby bawić. No i okazuje się, że tak powiem, budować kulturę jest trudniej niż bawić. Również jeśli chodzi o finanse. I od wielu lat borykamy się z tym problemem. Moi poprzednicy, pani dyrektor Danuta Marosz. To wszystko jest teatr, który jest nieustanną walką. Teatr Trzeniowskiego to jest pole codziennej bitwy, codziennej bitwy z najdrobniejszymi, z każdym przecinkiem i zerem i ułamkiem w kosztorysie kolejnym. To jest tak, że rzeczywiście zwróciliśmy uwagę na naszą sytuację w tym roku. Bardzo dziękujemy widzom lokalnym oraz ogólnopolskim. Dziękujemy dziennikarzom, państwu za wsparcie, za zrozumienie dla naszego apelu. No bo to też prawdopodobnie jest tak, wydaje nam się, że to działanie miało sens. Znaczy, to działanie ustawiło, tak powiem, dużo w myśleniu, dużo w relacji między nami, urzędnikami, między naszymi organizatorami a nami i wydaje się, że tak, że nie jesteśmy na pewno, nie domykamy się, nie jesteśmy w pułapce, tworzymy. To jest też tak, że w jakimś sensie te nasze odwołania od decyzji ministerialnych, jeśli chodzi o programy ministra, przyniosły jakieś skutki. Będziemy mieli kilka dużych programów, które będą realizowane w drugiej połowie roku siłą rzeczy, ponieważ środki napłyną teraz. Czy będą fanaberie, bo wiem, że były zagrożone? Fanaberie są nadal zagrożone. Będziemy starali się zaoferować naszym widzom działania w zamian. Będziemy starali się wyprodukować jak najciekawsze działania, które w jakimś sensie mogą zastąpić tą lukę po fanaberiach. W zeszłym roku zrobiliśmy edycję kryzysową, czyli jeszcze w sezonie No Problem. Wydaje się, że nie bardzo mamy pomysł, jak zrobić edycję jeszcze bardziej kryzysową. I wydaje się, że na jesień nie da, ale potem, no, zaprosimy państwa. Oczywiście, my walczymy. Ja mówię o tym, co dzisiaj wiemy, co znamy z dokumentów i co jest w naszych głowach, ale cały zespół teatru walczy o ten termin listopadowy. Wydaje się, że zaprosimy wtedy państwa na niezwykłą rzecz, na bardzo duże dni dramaturgii specjalne poświęcone Józefowi Konradowi z okazji Roku Konradowskiego z dużą premierą Szaniawskiego, Lorna Jima i to wszystko właśnie z grantu Instytutu Książki, więc no, jak mówię, w jakimś sensie
Odbijamy się, Ja odbijamy się wierzę, od dna. ja wierzę, ja wierzę, że ja wierzę, że coś wymyślicie. Mamy wsparcie. Mamy wsparcie i miasta, bardzo ogromne wsparcie prezydenta. Zresztą za chwilę jest zapraszamy troszkę, na plener, tak, który jest sponsorów. Współfinansowany przez miasto. Są nasi sponsorzy, Bank Pekao, nasz partner strategiczny, mamy. No i mamy też wsparcie widzów i środowiska teatralnego. Znaczy, ja muszę na przykład to jeszcze powiedzieć i to dokładnie w kontekście pieniędzy i tego, w jaki sposób wiążemy tutaj koniec z końcem, że Szaniowski na 14 najważniejszych polskich festiwalach dał 21 spektakli, z większości z nich przywiózł wyróżnienia i nagrody. Spektakl Cynkowi Chłopcy przyjechał z dwoma głównymi nagrodami festiwali dla młodych twórców. Schubert przyjechał z główną nagrodą sekcji Paradiso z Boskiej Komedii w Krakowie. Kontrapunkt został wygrany przez Zapolską. To jest coś takiego, że to jest, można powiedzieć, dla nas równie ważne jak te granty. To znaczy, to jest to, że mamy pełne widownie, to, że nawiązujemy tutaj dialog z naszymi widzami. Panie dyrektorze, czyli jednym słowem, możemy, nie bójmy się tego słowa, sezon był udany. Absolutnie myślę, że sezon mimo był udany. Mimo tych przeciwności takich, no dość poważnych, ale jednak. Sezon był ale udany, widzę, że się nie dajecie. Był z przeszkodami, ale przeszkodami. Zrobiliśmy sobie taką nazwę sezonu. Sezon nazywał się No Problem. Czytany po angielsku to bez tak, problemu. No po men, polsku, omen. No, no problem. No i te problemy sami sobie na siebie ściągnęliśmy. Panie dyrektorze, oczekuję na pana wizytę na początku kolejnego sezonu, czyli we wrześniu. Już proszę się czuć zaproszonym. Bardzo się cieszę. Mam nadzieję, że będzie Pan miał dużo ciekawych rzeczy do powiedzenia. Dzisiaj dziękuję za rozmowę. Jeszcze porozmawiamy z Panią reżyser o plenerowej premierze Teatru Dramatycznego w Wałbrzychu. A teraz naszym gościem był Maciej Podstawny, dyrektor artystyczny Teatru Dramatycznego w Wałbrzychu. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję Trzymam bardzo. Kciuki za udany kolejny sezon. Bardzo dziękuję. Zapraszam na drugą część naszego dzisiejszego gościa dnia. Teraz naszym gościem jest Magdalena Miklasz, reżyser. Witam Panią serdecznie. Witam serdecznie. Pani Magdaleno, jest Pani już znana wałbrzyskim widzom i to dosyć sporej liczbie tych widzów, bo wyreżyserowała Pani spektakl Tutaj jest wszystko, który był prezentowany w szkołach, więc widownia była ogromna. Tak. A teraz przygotowuje Pani też coś szczególnego, mianowicie widowisko plenerowe. Proszę bardzo, może zachęcimy i zaciekawimy, zainteresujemy naszych widzów. Co to będą za atrakcje tym razem? Łauma, czyli czarownica. Jest to tekst, jest to spektakl inspirowany komiksem Karola Kalinowskiego o tym samym tytule. A komiks dotyka mitologii słowiańskiej i takich legend różnych bałtyckich. Takich staropolskich. Tak, natomiast jest to bardzo współczesny tekst o współczesnych problemach. Mamy główną bohaterkę Dorotę, która przeprowadza się z dużego miasta bardzo daleko do Suwa, znaczy do Łojm, na Suwalszczyznę, nie do Suwałk, na Suwalszczyznę, do takiej wioski, daleko stąd też. I opowiada o właściwie o takiej eksploracji swojej przeszłości, przeszłości swojej rodziny. Dziewczynka staje przed bardzo trudnym zadaniem, ponieważ musi uratować świat przed zagładą. I ratuje dzięki no, to rzeczywiście swojej ambitne zadanie. Odwadze, przyjaźni dużej. Jak będzie ta inscenizacja wyglądała? Czy będzie dużo fajerwerków, jakieś świetne kostiumy? Jak pani to planuje? Myślę, że to będzie bardzo atrakcyjne dla wielu osób, ponieważ scenografia jest też projektowana przez znanego w Wałbrzychu scenografa Mirka Kaczmarka, który zawsze zaskakuje Mirek swoimi... Kaczmarek to jest firma.
to, który zaskakuje swoją wyobraźnią, więc myślę, że ta scenografia, no mnie osobiście się niezwykle podoba i jest bardzo plastyczna, jest niesamowita, będzie dużo wizualizacji, będzie dużo też takich atrakcji wizualnych, też podnoszących atrakcyjność tego spektaklu. Będzie również bardzo, myślę, że atrakcyjna muzyka i warstwa sonorystyczna ogólnie, ponieważ też dźwiękowa. Spektakl też jest w jakimś stopniu o dźwiękach, ponieważ nasza główna bohaterka, tu troszeczkę zdradzę, też ma takiego świra na punkcie dźwięków, więc ma manię nagrywania i prowadzi swoje własne radio. Jest to, myślę, że to będzie też atrakcyjne dla wielu pokoleń. To przede wszystkim właśnie chciałam zapytać, dla jakiego kogo pani widza? Widziałaby, kogo pani by widziała na widowni najchętniej? Komu to się spodoba? Myślę, że ponieważ to jest taka baśń, można powiedzieć, dla całych rodzin, tak jak to na stronie teatru jest opisane, to tym się posłużę. I ja myślę, że to jest atrakcyjne właśnie i dla starszych mieszkańców, może być atrakcyjne, dla dzieci właśnie, dla młodzieży i dla dorosłych, dla rodziców przede wszystkim. Czyli coś miłego dla każdego. Ja myślę, że zdecydowanie w taki sposób to kreujemy i tworzymy, żeby to było dla młodzieży, ale z takim dużym, żeby było to mądre przede wszystkim i takie zaadresowane dla widowiskowe i atrakcyjne. Komu pani powierzyła główną rolę, czyli myślę tu o Dorocie? Dorota, nasza główna bohaterka, to będzie Asia Łaganowska. Zobaczymy też Sarę Celer-Jezierską w dwóch postaciach. Podwójnej. Piotrka Mokrzyckiego, Czesława Skwarka i Rysia Węgrzyna. Proszę powiedzieć teraz jeszcze o terminach. Kiedy będzie premiera i czy już są zaplanowane kolejne przedstawienia? Premiera będzie 1 lipca o godzinie 21:00. Czyli musi być prawie ciemno. Prawie ciemno. Czy można się spodziewać jakichś pirotechnicznych atrakcji też? Najprawdopodobniej będą, więc rozumiem, tutaj nie będę to wszystkiego... Ma być niespodzianka. No właśnie, nie będziemy tak, nie będziemy wszystkiego zdradzać. A czy po tym przedstawieniu premierowym jeszcze później można się spodziewać, że ci, którzy nie zdążą pierwszego, że w jakimś innym terminie będą drugiego, trzeciego i wydaje mi się, że 8 i 9, ale nie jestem pewna. Bo 1 lipca to jest jakiś piątek, tak? Jakiś weekendowy dzień? Sobota. Mhm. Chyba. Ja też nie jestem pewna, w szale po próbie. Więc po próbie, już tutaj nie będziemy. W każdym razie 1 lipca jest premiera Łauma. Łauma, czyli Czarownica. Pierwszych widzów już mieliśmy, ponieważ próby niektóre się odbywają właśnie w amfiteatrze. Ach, to pewnie także tak, już to się pewnie tam podglądają. Tak, tak, zainteresowała i powoli sprawdzamy, jak to już działa. Jak długo trwa przedstawienie? Jaki czas trzeba sobie zajmować? Godzina 15. Godzina 15. No to tak bardzo przyzwoicie. To rzeczywiście można przyjść z dziećmi. Tak, no, tak, jak najbardziej. Do 22:15, 20 to chyba nawet maluchy wytrzymają. No to super. A kto nie zdąży teraz zobaczyć, tak, to też planujemy przenieść to na dużą scenę. Taki po jest wakacjach, fajny zwyczaj w teatrze dramatycznym, tak, że plenerowe przedstawienia potem są przenoszone na dużą scenę i ten, kto nie widział, to nic nie traci, bo będzie mógł sobie obejrzeć. Bardzo dziękuję. Naszym gościem, drugim gościem dzisiejszego gościa dnia była Magdalena Miklasz, reżyser plenerowego przedstawienia Łauma, czyli Czarownica. Zapraszam. Czekamy 1 lipca, godzina 21. Oczekujemy z niecierpliwością na przedstawienie. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Nasze serwisy informacyjne i program Gość Dnia również w internecie www.tvwałbrzych.pl. Więcej informacji znajdziesz też na portalu wałbrzych24.com.